Channeling krajona z dnia 18 stycznia 2020 roku, przekazany w Sarasocie na Florydzie. Tytuł channelingu: Podróż ludzkiej duszy, część druga. Witajcie, jestem Kryon od usług magnetycznych. To jest część druga czegoś, co zatytułowaliśmy Podróż ludzkiej duszy. W części pierwszej mówiliśmy o tym, jak dusza jest przygotowywana. Mówiliśmy również o tym, jaka dusza jest piękna, utworzona na obraz Stwórcy. Nie część oddzielona od Boga, ale część Boga. To jest to, czym jesteście na poziomie spirytualnym. A wszystko to jest bardzo dobrze ukryte przed wami, kiedy wstępujecie w cielesną formę i działając w czymś, co nazywacie cztery wymiary. Mówiliśmy również o tym, co zostało dodane do duszy, dodane do starej duszy. Chodzi o wewnętrzne możliwości, które zostały umieszczone w DNA. Te części są umieszczone w waszym DNA. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie to jest, to musicie się odnieść do swojego ciała. Musicie mieć ciało fizyczne, w którym jest DNA. Nawet różne rzeczy ezoteryczne potrzebują fizycznego nośnika, potrzebują części fizycznego ciała. Nie wszystkie da się umieścić poza fizycznej przestrzeni. Tak więc to wszystko jest w DNA. Jest tam miejsce na mnóstwo rozmaitych rzeczy. Oprócz planu ciała ludzkiego. Są tam również pewne części, pewne nakładki, które nie są związane z przeszłymi wcieleniami. Ale zanim przejdziemy do tych nakładek, chcę jeszcze raz powiedzieć, że wszystko, cokolwiek się wydarzyło w waszym życiu, w waszych wcieleniach, znajduje się w DNA. Nawet rzeczy, które są niezwykle nudzące, znajdują się tam też. Niektóre z tych wiadomości odczytujecie w swoich marzeniach sennych. Szczególnie takich, które się powtarzają. W tych snach możecie się znaleźć w miejscu, w którym nie byliście świadomie, lub też robić coś, czego świadomie nie robiliście. I może się to powtarzać raz za razem. Jest to klasyczna pamięć tego, co się wydarzało w innych wcieleniach. Te informacje nie mają zaznaczonego czasowego licznika. Jak idziecie do kogoś, kto odczytuje wam te informacje poprzednich wcieleń, to nie potrafi powiedzieć, które to było wcielenie. Możesz spróbować to odnieść do jakichś danych historycznych, ale to wszystko. Tak więc informacja waszej akaszy nie jest zorganizowana tak, jak byłoby to w jakiejś bibliotece. Nie ma przypisanych numerów, bo to jest pamięć o energiach. A energie, które mają największą energię, wyskakują na powierzchnię najszybciej. I chcę wam powiedzieć, w obecnej, zmienionej energii zapisy, które wyskakują najbardziej na powierzchnię, to są pamięci waszych szamańskich czasów. Zaczynacie pamiętać mądrość. Na przykład znajdują się tam wszystkie informacje dotyczące organizacji związków siostrzanych. Od 2012 roku wiele kobiet zaczyna pamiętać, że szamanami były głównie kobiety. Tak działalność szamańska wystartowała, dlatego że kobiety miały intuicję. Miały współczucie do tego, aby wychowywać dzieci, aby rodzić dzieci. Miały wszystko,
czego oczekujesz od matki, aby wprowadzić cię w życie i w spirytualność. Ta pamięć zaczyna wracać. Tak więc ta akasza zaczyna się budzić. Ale to nie jest dokładnie to, o czym chcemy rozmawiać. Bo teraz przejdziemy do tych nakładek. Kompozycja duszy została zaplanowana. I to był wasz plan. Zawiera ona wszystko, co jest potrzebne do tego, aby być żyjącym człowiekiem. Nakładki. Jedną z nich jest to, co nazywacie karma. Zwykła definicja karmy to niedokończone sprawy. Dotyczy to rzeczy, które nie zostały dokończone w jakimś poprzednim wcieleniu lub też rzeczy, ktoś zrobił tobie w innym wcieleniu. I to wszystko powinno być zakończone. Tak więc jest ta karmiczna nakładka i kiedy się urodzicie, to zaczynacie czuć, że coś trzeba zrobić, coś trzeba zakończyć. I często jest to odczucie zakrywające, zasłaniające inne rzeczy, które znajdują się w akaszy. I to jest karma. Moi drodzy, kiedy tutaj przyszedłem w 1989, to pierwsza rzecz, którą powiedziałem mojemu partnerowi, to jest to, aby odrzucił karmę, bo była to energia, która była mu niepotrzebna. On nie rozumiał, o co chodzi, bo nie był obznajomiony z tym, co to jest karma. Ale to również było tak, że było mu łatwiej odrzucić tą karmę, podczas gdy jest to o wiele trudniejsze dla dużej części ludzkości w momencie, kiedy powiedziano im, że muszą coś z tym zrobić. Pierwsza informacja, która została spisana, to jest książka, którą nazywamy książka numer 1. I tam powiedzieliśmy, odrzućcie karmę, gdyż karma była mechanizmem napędowym dla energii życiowej, ale w starej energii. I staje się elementem przeszkadzającym dla duszy w nowej energii. Wielu z tych, którzy tego słuchają, zapyta, ale przecież to jest moja karma. Ale mówię wam, ona nie odgrywa teraz żadnej roli w waszym życiu. Trzeba ją odrzucić, bo należy do tego starego systemu. I teraz już jej nie potrzebujecie. Bo w tej chwili są inne rzeczy, których bardzo potrzebujecie, niż to, o czym mówiliśmy. Bo jest to otwarcie się na wyższy cel, a karma nie jest wyższym celem. W przeszłości była potrzebna i spełniała swoją rolę, ale już nie teraz. Następna nakładka to kontrakty. Nie należy mylić kontraktu z czymś, o czym będę mówił za chwilę, a związanych jest z wiatrem urodzenia. Kontrakt to jest coś, co czujesz, że musisz zrobić w tym wcieleniu. Na przykład zbudować centrum uzdrawiania, napisać książkę, bo przyszedłem tutaj z określonymi talentami i muszę je zużyć do tego, aby coś zrobić, coś osiągnąć. I to się zgadza, ale teraz dodam wam jeszcze coś innego. Kontrakt nie jest dobrym słowem, dlatego że kontrakt w waszej kulturze to jest coś, co zmusza was do zrobienia czegoś. Coś, co musicie zrobić, bo złożyliście podpis. I od razu zapytam, jak to można pogodzić z wolną wolą? Odpowiedź jest, nie można. Kontrakt to jest coś, co możecie w każdej chwili przepisać i zmienić w momencie, jak tutaj przyjdziecie. Bo kontrakty, o których myślicie, to jest po prostu wstęp, wskazanie wam pewnego kierunku. I nie jest to coś, do czego jesteś zmuszony na całe swoje życie. Bo są lightworkerzy, którzy dostali możliwość
aby podnieść się gdzieś wyżej na coś, ale zrezygnowali z tego, bo uważają, że są związani kontraktem tego, co tu mają zrobić. I wtedy wkładają wszystkie siły, aby wykonać ten kontrakt, ale na ogół się im to nie udaje, bo kontrakt to po prostu pierwszy kierunkowskaz, bo ten kierunkowskaz pokazuje ci kierunek, w którym trzeba iść, aby spotkać wszystkie te inne rzeczy i ludzi, których powinieneś spotkać. Jeszcze raz, możesz go przepisać w każdym momencie i tyle razy, ile to jest potrzebne. Bo nie miałoby sensu, że w sytuacji, która otworzy się przed tobą i prowadzącej do jakiegoś lepszego celu, do większego zadania, ograniczyłbyś się tylko tym wyjściowym kontraktem, który związany jest z przeszłymi wcieleniami. Bo informacja o tych nowych rzeczach, które możesz spotkać, nie znajduje się w żadnym kontrakcie, bo tego jeszcze nie było w przeszłych wcieleniach. Tak więc w takiej sytuacji pobłogosław stary kontrakt i idź do góry z nowymi przyjaciółmi, z nowymi ludźmi, z nowymi miejscami i użyj do tego swojej energii. Myślę, że rozumiecie teraz, jaka jest różnica pomiędzy starym kontraktem a kontraktem w nowej energii. Stara duszo, masz wolną wolę. Wolną wolę, aby iść tam, gdzie ci serce nakazuje. Iść w kierunku wyższej świadomości i zmienić wszystko, co potrzeba po drodze. Bo intuicja mówi ci o nowych potrzebach, jakie ta planeta pokazuje, a nie to, abyś był niewolnikiem starych wcieleń. Bo teraz ty możesz zredefiniować siebie i być innym sobą niż w starej energii. I zrobić to, kiedy tylko chcesz. W każdej chwili, kiedy chcesz. Niedawno pokazaliśmy wam dramatyczną demonstrację tego, o czym mówimy. Przychodząc tu, masz już pewne rzeczy ustalone. Ustaloną masz płeć. Następne ustalenia zapisujesz na sobie, pochodzące od rodziców, od szkoły, od kultury. I to jest coś, w czym zwykle odgrywacie bardzo małą rolę. Także może nadszedł już czas, aby zrobić coś, potrząsnąć tym. Tak jak pies, któremu rzucono piłeczkę, łapie ją i potrząsa głową. Zacznij patrzeć jak dziecko Boga i potrząśnij tymi wszystkimi ustaleniami, które nałożyły się na ciebie. Bo teraz wasza wolna wola pozwala wam patrzeć się wyżej. Wyżej niż kiedykolwiek to miało miejsce. I to są elementy przygotowania się do każdego przejścia tutaj, na ziemię. Teraz myślisz pewnie, że jest jakaś ustalona procedura, co się dzieje, zanim się urodzisz. Ale nie ma takiej. Jak tam jesteś, to jesteś poza czasem. Tak więc będąc w tej pięknej, bezczasowej przestrzeni, możesz zapytać wobec tego, jaką rolę ja odgrywam przy wyborze tego, co będzie dla mnie na ziemi. Odpowiedź jest wzniosła. Sam to robisz. Nie ma tam nikogo, kto by to zrobił za ciebie. Ty sam zbierasz kawałki tej układanki i robisz układankę. Składasz razem do kupy te wszystkie części. Duszę, pamięć Akaszy, te nakładki, które są tam potrzebne. Robisz to sam. A robisz to dlatego, że posiadasz umysł Boga. Jesteś częścią Boga. Ale to nie jest takie proste, bo są tam jeszcze inne rzeczy. Kiedyś powiedzieliśmy wam, że istnieje coś, co nazywa się wiatrem urodzenia. Próbowaliśmy to zdefiniować, ale nie udało się. Brakuje słów. Wyobraź sobie, że stoisz po drugiej stronie zasłony i niby wieje wiatr. I przez ten otwór prowadzący na planetę
Wiatr wieje na ciebie od strony planety, bo to jest tam, gdzie pójdziesz. I zaczynasz odczuwać różne energie przychodzące stamtąd. I tu zaczyna nam się komplikacja. Mówiliśmy, że inkarnujesz się w określonym celu, w określonej grupie i będąc na Ziemi, mógłbyś powiedzieć, nigdy bym się tutaj nie zinkarnował w tej grupie. Ale to wybrałeś. I tu jest ta cała komplikacja. Dla dobra tych, którzy są na Ziemi, inkarnujesz się na przykład jako nauczyciel. Czasami inkarnujesz się tylko po to, aby inni odrobili swoją lekcję. Pomyślcie na chwilę nad tym. Nie jesteście tutaj tylko i wyłącznie sami. Zobaczcie na statystykę, ile dzieci się rodzi każdego dnia. I możecie pomyśleć, że one wszystkie równocześnie stały na tym wietrze urodzenia. Wspaniałym jest to, że wszyscy wiecie, dokąd idziecie i co tam będziecie robić. Gdyby takie spotkanie, jak na wietrze urodzin, odbywało się na Ziemi, to byłoby tam bardzo wiele radości z tego, co będziemy robić. Obserwowalibyście, jak dusza za duszą wchodzi w ten wiatr urodzin i wchodzi w ciało na Ziemi. I kiedy tam patrzysz na to, znasz ich historię, każdego. Dlatego, że po drugiej stronie zasłony wszystkie rzeczy są znane. I jedna za drugą dusza przechodzi. Niektóre znasz lepiej, niektóre mniej. Poznasz niektóre z tych dusz, bo one należą do twojej grupy. I potem możesz je spotkać w swojej grupie. A potem patrzysz na wzniosłą grupę tych, którzy są błogosławieni, bo będą żyć na ziemi tylko 3 miesiące i wrócą z powrotem, bo to był wybór ich duszy. Oni przyjdą, umrą wcześnie, aby dać pewne wiadomości, pewne znaki dla swoich rodziców. To może być połączenie wynikające z miłości lub z jakichś innych przyczyn, bo może się wydawać, że oni przychodzą tutaj i związany z tym jest wielki smutek. Ale to może zrobić niezapomniane wrażenie na ich rodzicach. I to jest to, po co przychodzą. Inni przychodzą, aby dożyć wieku nastolatka. Niektórzy, aby odejść, kiedy mają 24 lata. Znają wszystkie potencjały z tym związane. Znają energię z tym związane. A pomimo to, odejdą ze znamieniem samobójstwa, ale przed przyjściem znali ten potencjał. Także to było coś zaplanowanego, aby, jak to się mówi, dać kopa rodzicom, aby podjęli decyzje, których by inaczej nigdy nie podjęli, aby zaczęli szukać Boga na przykład, czego by inaczej nie zrobili. I to nie jest coś, do czego trzeba podchodzić ze wstydem, to nie jest poświęcenie. To jest coś pięknego, bo to nie jest coś złego, co ja robię wtedy, bo nadejdzie czas, kiedy oni zrozumieją i będą mi dziękować za to, bo wtedy ich potencjał pomocy dla planety otwiera się. Otwierają się inne możliwości i to jest cel mojego przyjścia na Ziemię w tej sytuacji. I to jest innego typu zupełnie kontrakt. I to jest kontrakt, który może, ale nie musi być wykonany, dlatego że to zależy od tego, jaki jest ten wiatr urodzeniowy w momencie przyjścia na Ziemię. Także częścią tego wiatru jest wybór rodziców. Wielu wybiera to rodzicielskie DNA. Pojawiają się jako następna generacja w tej samej rodzinie. I to jest tak, że twoi rodzice
mogą być twoimi prawnukami. I kiedy dorastasz i słyszysz, co mówią dla ciebie, czujesz wewnętrznie, że to jest prawda. Dlatego, że na przykład wiedzą rzeczy, których w zasadzie nie powinni wiedzieć. I to jest ta duża różnica w tym procesie urodzeniowym obecnie w nowej energii w stosunku do urodzenia w starej energii, gdzie rzeczy były w zasadzie zdefiniowane przez karmę. Energię, która była pchaniem i ciągnięciem i która wtłaczała cię w określone role. Role związane z zakończeniem pewnych spraw. Ale to się już skończyło. Tego już nie ma. Niektórzy, stojąc w tym wietrze urodzin, zdecydują się na to, aby w tym wcieleniu zmienić płeć. I wiedzą o tym, że na początku to nie będzie łatwe. Potem będzie lepiej. Widzą to, bo tak już się zdarzało w innych wcieleniach, w których byli. Ale ten wiatr urodzinowy jak gdyby bierze ich i pcha w tym kierunku. I ten wiatr wnosi ich do tego ludzkiego ciała, gdzie na początku jest bardzo ciemno. Ale w tej chwili jest bardzo wiele rzeczy na planecie, które zmieniają naturę tego wiatru urodzinowego. Zatrzymam się teraz tutaj nad tym i będę to kontynuował jutro. Jutro będziemy mówili o tym, jak się czujesz, kiedy się budzisz po tym procesie. Jakie są cechy tych sił w tym wietrze urodzinowym, którym się poddajesz. Nowe rzeczy się pojawiają w tym wietrze. I powiem wam, co te dusze wchodzące zaczynają widzieć. Na przykład to, że po przyjściu tutaj, jak zaczynają rosnąć, to pamiętają wszystko to, co było. Dlatego, że ewolucja świadomości zaczyna dawać owoce. Niektórzy będą chodzić prawie że od razu. Niektórzy będą umieli czytać, pisać. Niektórzy objawią jakiś inny talent, na przykład muzyczny. I ta wiedza, którą będziecie pamiętać, pozwoli wam przeskakiwać różne etapy życiowe. Ale głównie będzie to związane z posiadaną mądrością i będą wiedzieli na pewnym poziomie, że są starymi duszami. I z tego poziomu będą mogli bardzo szybko zacząć interesować się rzeczami ezoterycznymi, nie czekając do czasu, kiedy przekroczą 40. I już w tej chwili jest wiele młodych ludzi spacerujących po tej ziemi, którzy zadają pytania, kto ja jestem? Zachowują się jak zwykłe dzieci razem z ich rówieśnikami, ale mówię wam, głęboko czują i myślą nad tym, jakie są rzeczy związane z ezoteryką. Mogą oni podjąć ciekawe decyzje, na przykład nie chodzić do kościoła, nie zakładać rodziny przez pewien czas. Będą brali pod uwagę rzeczy, których wy w waszym wieku nie braliście zupełnie. I pewnie wasze dzieci też nie patrzyły jeszcze na to. I to jest nowa generacja ludzi. Ludzi, którzy zaczną się socjalizować w inny sposób. Działać w inny sposób. I to już się dzieje. Stare dusze zaczną kontynuować swoje życie od momentu, którym go zakończyły. Nie będą musiały przechodzić przez ten cały proces uczenia się. A to znaczy, że wszystkie pomyłki życiowe, które zrobiłeś, odejdą. Nie zrobisz ich już więcej. Nie powtórzysz ich. Kiedy przyjdziesz w ten sposób, taki świeży, twoje życie będzie zupełnie inne. I to da inną perspektywę tym, którzy powiedzieli, już więcej tutaj na ziemię nie przychodzę. Ale pomimo to decydujesz się. Decydujesz się na ponowne przyjście. Ale przychodzisz inną mądrością. I będzie to inaczej niż macie wy, którzy przez całe lata walczycie ze starą energią. I teraz jesteście już zmęczeni tą walką.
Ale kiedy teraz staniecie w wietrze urodzin, na waszych ustach będzie uśmiech. Będziesz się dopytywał, czy to już moja kolejka? Czy to już moja kolejka? Będziesz chciał wrócić, dlatego że wiesz, że po powrocie to życie będzie pełne radości, bo to będzie coś zupełnie nowego. Nigdy przedtem w swoich wcieleniach nie wcielałeś się na takim poziomie świadomości. Wejdziesz w sytuacje, które mają zdrowy rozsądek, sens, są współczujące i będziecie definiowali nową naturę ludzką. I to jest to, kim jesteście. I to jest trochę na temat tego wiatru urodzin, bo jest tam jeszcze bardzo wiele, wiele innych rzeczy. Bo to jest miejsce, gdzie dokonujecie decyzji na temat rodziny, płci, kraju i tak dalej. W tej chwili nie możesz powiedzieć, ja wracam jako, bo wchodzić będziesz na zmienioną planetę. I dlatego jest tylko niewielu, którzy wiedzą, co będzie, jak wrócą z powrotem. A to dlatego, że to będzie ciąg dalszy tego, co w tej chwili robią. Ale dotyczy to na razie niewielu. Tak więc, jak widzicie, nie są to rzeczy proste. Jest tam wiele komplikacji, wiele dróg do wyboru. Podawaliśmy wam przedtem różne metafory, aby wam uzmysłowić to, co się dzieje. Bo nie jest to jakiś sztywny system. Jest to wspaniała możliwość z wszędzie widoczną miłością Stwórcy. I ten aspekt będzie poruszany w części trzeciej. Mówię wam to wszystko, aby wam uzmysłowić, jacy jesteście wspaniali. I również te rzeczy, które przynosicie na planetę. I aby wam uzmysłowić również to, że niezależnie od tego, jak się pytacie, dlaczego ja, dlaczego to mnie, to jest pewien sens i cel w tym wszystkim, co się dzieje. Ale mądrość starej duszy, patrząc się wokoło, pozwoli zobaczyć, że to, co się dzieje, dzieje się z mądrością. I świat, Ziemia, zaczyna się przygotowywać na wasze ponowne przyjście. I niektóre rzeczy, które wydają się kompletnie dysfunkcyjne, rzeczy, które się w tej chwili zdarzają, okażą się mieć cel. Bo czasami dysfunkcyjność musi pokazać, jaka funkcyjność powinna być. Szczególnie w sytuacji, kiedy nowa funkcyjność to będzie nowy paradygmat. Bo nie można złamać, zmienić paradygmatu w sposób prosty i łatwy. Czy to są rzeczy korporacyjne, czy rzeczy należące do polityki, czy też paradygmaty związane z rodzicielstwem, z nauczaniem, to wszystkie one muszą być zastąpione nowymi. I niektóre z nich kompletnie się załamią, zanim nastąpi restart nowego. Niektóre przejdą to łatwiej. Mówiliśmy poprzednio o tym, że niektóre paradygmaty mogą stopniowo przechodzić z jednego w drugi, także to też jest możliwe, ale na pewno nie będzie to dotyczyło wszystkich. I to jest to, co się w tej chwili dzieje. I to wam powinno wyjaśnić pewne rzeczy, które w tej chwili obserwujecie. Bo to wszystko w sumie razem prowadzi do dobrego. I kiedy patrzysz się na to z punktu widzenia starej duszy, która była tutaj wiele, wiele razy i będzie tutaj znowu wiele, wiele razy, to, co się dzieje, jest dokładnie o czasie. Dlatego, że nowe paradygmaty, które powstaną z prochów tych, które się rozpadną, potrzebne są dla nowego etapu Ziemi. Stara duszo, to jest to, po co tutaj jesteś. To jest to, dlaczego słuchasz tego. Mówię wam to po to, abyście wiedzieli, że energia, miłość i opieka płyną do was cały czas. Myślę, że
informacja o tym, że jesteście cząstką Boga, powinna podnieść wasze poczucie wartości, bo nie jesteście dziećmi Boga, jesteście częścią Boga. To jest to, czym jesteście. Wrócę z powrotem i będziemy kontynuować. I tak to jest. Tłumaczył dla Państwa Janusz Grabowski.